Was w kolejnym odcinku. Odcinek, uwaga, nad Mozelą, a ja już szybko uciekam. 622. Właśnie. I Luksemburg. 2318. Okej. Tylko się zdążyłem przywitać. Muszę jeszcze szybciutko pójść do samochodu po mikrofon, po futrzaka, z bardzo prostej przyczyny. Troszeczkę wieje, a ja naprawdę tyle, co zdążyłem wysiąść z samochodu. Wyprzedziłem pociąg, który zatrzymał się na przystanku, zabrał podróżnych. Miałem dosłownie 2 minuty, ale i tak fajnie, że zdążyłem się rozłożyć. Dobrze, coś jedzie. Znowu w zasadzie ten sam zestaw, czyli flirt piętrowy z Luksemburga i flirt 2320 tym razem i flirt Suwex. A ten, moi drodzy, nie zauważyłem, 102, rudy. No i tak, pojechał, zatrzymałem się tutaj, bo jak to zwykle bywa, jedzie się samochodem, widzi się fajne miejsce, miejsce jest naprawdę genialne, piękne plenery, skały, zresztą zaraz Wam wszystko pokażę. No i dojeżdżamy właśnie tak nad miejsce, bo jedzie się przez taki średnio pagórkowaty region, troszeczkę górek, tak naprawdę to region dawny wulkaniczny, podjeżdża się na miejsce, nagle wszystko się wyłania jakby znikąd, wszystkie zabytki, atrakcje, łącznie z rzeką Mozelą. I w pewnym momencie co? No jedziemy samochodem, rozglądamy się za jakimś miejscem, dobrze, fajnie by było się zatrzymać i jakiś fajny plan zdjęciowy obadać, a tu akurat coś jedzie. No i oczywiście to, co jechało z naprzeciwka, to być może coś najfajniejszego. Jechały dwie lokomotywy luzem, jedna to zwykły Vectron, ale MRC czarny, ale pierwsza z nich to była jakaś taka francuska fajna lokomotywa z ryflami. Jakieś zdjęcia z samochodu robiłem, ale co to do końca było, to nie wiem. Natomiast co do samej miejscowości, zapomniałem, Kodern, Kobern, jakoś tak się to dziwnie nazywa, ale zaraz może Wam powiem, gdzieś mi komórka powie, ale tak, tu proszę bardzo, taki stary średniowieczny kościół, za nim na wzgórzu akurat kościół zasłania zamek, olbrzymi zamek, oczywiście w formie ruiny, i tu fantastyczna brama miejska. Do tej bramy zaraz podejdę troszeczkę z boku, żeby Wam ją pokazać. Niestety z drugiej strony, jak widzieliście, ciut gorzej, bo laweta zapakowana tymi autami, no ale ja się zatrzymałem, bo powiedziałem o dwóch lokomotywach, a to jechały z przeciwka, natomiast z tyłu właśnie jechał identyczny zestaw, jak teraz widzieliśmy, czyli te dwa flirty. Doganiał mnie, więc zobaczyłem nagle, że zniknął. Domyśliłem się, że się zatrzymał gdzieś na jakimś przystanku, więc w najbliższym miejscu, gdzie mogłem się zatrzymać, to się zatrzymałem, bo pomyślałem, że zaraz nadjedzie. No i rzeczywiście zaraz nadjechał, na tyle, że ledwo co zdążyłem rozłożyć statyw, powiedzieć dwa słowa i już się pojawił. Ale dobra, na razie nie widać, żeby cokolwiek jechało, więc może podejdę bliżej tutaj i pokażę Wam, jak wygląda ta brama. No po prostu złapię coś z tą bramą, to byłoby chyba najlepiej. I być może przejdę się na drugą stronę ulicy, tak żeby mieć tutaj ten plan zdjęciowy. Może to będzie rozwiązanie. Skoro się zatrzymałem na tym parkingu i chwilę tu może spędzę, to chcę wykorzystać jak najwięcej z tego fajnego miejsca. No bardzo fajna, jedzie się, i to z prędkością, uwaga, 100 na godzinę, nie ma tutaj ograniczenia. Jedzie się przez środek tej bramy, no zobaczcie, no pod oknami się przejeżdża. Nie wiem, czy bym chciał mieszkać akurat w tym miejscu, ale na popołudnie, żeby takie miejsce wynająć i fotografować pociągi, to może w sumie czemu nie. Druga strona, nie wiem jaka miejscowość, po prostu jeszcze nie wiem, jeszcze nie zdążyłem sobie wszystkiego zobaczyć. Jest trochę słońce, więc w komórce też jak na złość nic nie widać. Punkt widokowy, punkt, nad którym się zastanawiałem, czy tam nie pojechać i z niego nie filmować, natomiast chyba odstraszyło mnie to, że musiałbym trałować gdzieś w jakiś sposób, więc myślę sobie, że jednak nie.
No a druga strona, no to widzimy Mozelę, widzimy oczywiście piękne stoki, winnice, to wszystko jest, stare budownictwo. No i żeby tylko chciały jechać jeszcze te pociągi, no niestety dzisiaj jest dzień wolny od pracy, stąd ruch jest zdecydowanie mniejszy. Jedyne co, to jutro już jest dzień roboczy. No ja jestem po południu, więc liczę, że może się coś ruszy. Póki co trzy pociągi już widziałem, dwa macie na filmie, pierwszy fotografowałem z samochodu. No nic, zobaczymy co to z tego będzie. Światło na semaforze na zielono, coś się wyświetliło. Nie wiem, czy już daleko coś jedzie, czy nie, bo z tej strony nie mam zbyt dużej widoczności. Wszystko jest zasłonięte, składy są gdzieś tam za zakrętem. Muszę sobie jakoś radzić, stąd no dobra. Zobaczę, co to będzie jechało i czy rzeczywiście coś nagle się zjawi, czy jakiś pociąg lokalny, który gdzieś tam dopiero czeka, tego nie wiem. Nic niestety też nie słyszę, bo przejeżdżające samochody, tak jak mówiłem, z prędkością 100 na godzinę, niestety hałasują strasznie i jakiegoś delikatnego świstu, że coś nadjeżdża, nie słychać. No, oczywiście tutaj też kabriolecik, o tak, 2304, pojedynczy. W drugą stronę nawet się nie mam co odwracać, po prostu widok na tą lawetę, niestety zepsuł widok na piękną skałę i tym samochodem, no ale co zrobić. Właśnie zaskoczył mnie Alstom Coradia Continental w barwach DB 1440-005. Ja sobie spokojnie siedziałem, bo myślałem, że wszystko ok, tam daleko pojechał. A tu nagle patrzę i wyjeżdża pociąg tuż nad głową. A czemu się dałem zaskoczyć? Ano dlatego, że spoglądam się tutaj na tą tarczę, która o teraz zapaliła się na zielono. To nie jest semafor, tylko to jest tarcza, więc ona pokazuje, jaki jest gdzieś tam sygnał na semaforze, który jest pewnie dokładnie gdzieś tam, gdzie stoi ten pociąg teraz. No, nie bardzo sam widzę pod światło, nie wiem co wam pokazuje. Ona pokazuje mu, że on tam może jechać i tylko tyle. Stąd opieranie się dla mnie tu na tej tarczy jest złudne. Muszę być bardziej czujny po prostu. I teraz tak. Tak by pięknie wyglądał plan, jakbym właśnie przeszedł na drugą stronę ulicy, tak jak sobie zamierzałem. Niestety tego zamierzenia chyba nie zrealizuję. No z bardzo prostej przyczyny, jak widzicie, przyjechał mi tą daćką jakiś ćwok, no bo inaczej nie mogę powiedzieć. Wędkarz od siedmiu boleści, no i mi zaparkował centralnie, jakby nie mógł, widział, że stoję z aparatem, jakby mógł gdzieś ten samochód dalej postawić, to mi tak po prostu wziął tu i zaparkował. A szkoda, bo naprawdę piękny plan, tylko po co mi ten samochód w kadrze? A to oznacza, że najprawdopodobniej się stąd zmyje. Nie będę próbował tu szczęścia, bo mi zwyczajnie to no nie pasuje. Nie pasuje. Niewiele. W jedną, w drugą stronę głośno jest, także mnie to skutecznie zniechęciło, mimo że wszystko pięknie wygląda. No, niestety. Jadę szukać kolejnej miejscówki. A i oto jestem tu na innej miejscówce. Niestety, poza fajnym zdjęciem, to nic tu mi się nie uda wyciągnąć. Przede wszystkim chyba numerków tego traksa piętrowego. Miejscówka fajna, nie rozłożyłem się. Właśnie się zastanawiałem, jak się tu rozłożyć, bo w tą stronę jest fantastyczny widok, ale spójrzcie się w tamtą, niestety nie ma nic. A pociągi jeżdżą przecież z obu stron. To jest miejsce wypatrzone gdzieś tam ze zdjęć na Google,
No ale jak to się już nieraz przekonałem, zdjęcia sobie, rzeczywistość sobie. Ja jeszcze nawet nie rozłożyłem tutaj statywu, bo doprawdy chyba za bardzo nie ma po co. Z jednej strony tylko i to też dosyć duży kąt. Natomiast miejsce jest fajne. Stoję sobie tutaj na winnicy, która jest wycięta. Tu są winnice czyste. Teoretycznie jest fajna perspektywa. No, zbocza tutaj nad Mozelą świetnie wyglądają. Jest w miarę cicho. Wejście jest tędy. No ale... No nic. Jeszcze tutaj mam takie fajne miejsce przy schodkach. Jeszcze spróbuję może tam, albo po prostu podejdę tam dalej. Skoro już tu jestem, to zdecydowanie pociągi za często nie jeżdżą. Jeżdżą też takie, jak widzicie. Stąd mogę choćby tylko popróbować różnych miejsc. Zszedłem na dół po tych schodkach, które wam pokazałem i pomyślałem, że poczekam na coś, cokolwiek tylko będzie jechało i może w sumie warto było, bo będziemy mieć krzyżówkę pociągów. Tu 442, 203, Homern. Będąc nad Mozelą już filmowałem ten skład, a z drugiej strony jedzie 2307, Flirt luksemburski i ten 117, 429, 117. No, to miejsce nie byłoby takie złe, gdyby nie to, że mam tutaj ten słup i jak widzicie, słup mi dokładnie zasłania linię kolejową. No, kompletnie nie ma co jak zrobić. Byłoby prawie idealnie, żeby tylko ten słup przesunięto o 20 metrów bliżej mnie, żebym był na wysokości tego słupa. Także tak to tu wygląda. Niestety martwi mnie co innego. Martwi mnie bardzo mały ruch. Oprócz lokomotyw, które widziałem z samochodu, jeżdżą tylko pociągi lokalne. Właśnie pary tutaj składów z Luksemburga, CFL na przemiar z tym... zapomniałem jak się nazywa, jakiś tam Sumpek, Sywak, coś tam lokalny tutaj z Nadrenii Palatynatu, a oprócz tego w użyciu są pociągi DB Regio serii 440, to te nowsze Alstom Coradia Continental i 442. Także jeszcze poczekam 15, może 20 minut i muszę coś wymyśleć, pojechać w zupełnie inne miejsce, na inną linię kolejową, bo byłem dokładnie, jak byłem po raz pierwszy nad Mozelą, też byłem w dzień świąteczny i byłem na, tylko że byłem oczywiście troszeczkę dalej na zachód, co jednak niczego nie zmienia, bo na odcinku ode mnie do tamtego miejsca praktycznie jest ta sama, to jest ta sama linia, żadna inna się nie włącza, więc pociągi, które wtedy jechały tam, tak samo jechały dokładnie w tym miejscu te parę tygodni temu, jak byłem tu w tym rejonie. Stąd spodziewałem się, że dzisiaj będzie podobny ruch, a wtedy jednak parę tych składów towarowych przejechało. Dzisiaj jak na razie nic, poza dwoma lokomotywami, które widziałem z samochodu. No to w ten sposób, jak mam do tego podchodzić, no to jest wprost żałosne miejsce, bo już w samych granicach Frankfurtu są dużo lepsze efekty, jeśli chodzi o składy towarowe. No ale dobrze, zebrało mi się dzisiaj troszeczkę na marudzenie, ale to tak jest, jak się ma bardzo duże oczekiwania, a rzeczywistość pokazuje, że jest słabo. Mam nadzieję, że się poprawi. Tarcza ostrzegawcza, którą również mam tutaj w zasięgu, która mnie ucieszyła, jak ją zobaczyłem, że jest, niestety nic nie pokazuje, niewiele informuje. To widzieliście przed chwilą, jest w dalszym ciągu sygnał pomarańczowy, a ja nie przypadkiem włączyłem nagrywanie. Właśnie zmieniła się na zielony, ale co z tego, że ona się zmieniła, jak skład już jest
dosłownie 300-400 metrów, dosyć późno się zmieniła, dobrze się w ogóle zmieniła, no ale jest. I to jest właśnie ta fajna lokomotywa, o której Wam wspominałem. Po takie rzeczy właśnie warto tu przyjechać. 37033, nie mam pojęcia co to jest. Lokomotywa własność polu taborowego AKiM i to znamy. AKiM wynajmuje również lokomotywy w Polsce, między innymi dla Lotosu. Choćby ostatni model zrobiony przez AKiM to jest właśnie Trax 180, mówię Trax 187 automatycznie. Automatycznie, bo takie numery tak są numerowane w Niemczech. Trax trzeci właśnie należy do AKiM, a wynajęty jest dla Lotosu. Tutaj mieliśmy lokomotywę z tego samego pulu. I właśnie taką lokomotywę sfotografowałem wcześniej z samochodu i co najważniejsze, mamy pierwszy skład towarowy. Przed chwilą, dopiero w tym momencie, światło na tarczy zmieniło się na pomarańczowe. Okej, wszystko fajnie. Dla mnie nauczka, że jednak muszę obserwować nie tylko tarczę, bo dam się zaskoczyć, tylko to, co się dzieje w oddali. Tym razem pociąg zauważyłem. Ponarzekałem, pomarudziłem i w końcu dostałem to, co chciałem, czyli skład towarowy i z bardzo fajną lokomotywą. Dodam, że nad Renem nigdy takiej nie spotkałem, a to przecież jest tak niedaleko, co tu dużo mówić, w prostej linii 20 czy no ze 20 parę kilometrów, tyle jest stąd gdzieś do ujścia Mozeli do Renu, czy po prostu nawet też nie do ujścia, ale do samego brzegu rzeki. No, to już jestem zadowolony. Przy okazji jestem w miejscowości Lejmen, tak się to nazywa. Tu nad Mozelą tak samo linia kolejowa wije się wzdłuż rzeki, z tymi wyjątkami, że miejscami dane meandry rzeki przecina wprost tunelami inżynierowie wytyczający linię, sieć kolei, linię tutaj kolejową. Specjalnie nie silili się na to, żeby pokonać, tak jak rzeka, pewne jej zakola, bo nie byłoby to możliwe ze względu na to, że miejscami rzeka o 180 stopni zawraca i w takich miejscach z reguły te meandry są poprzecinane tunelami bądź wiaduktami w poprzek. Ja póki co odkrywam to miejsce, liczę na poznanie fajnych miejsc. Teraz jestem w rejonie stosunkowo nieodległym od Koblencji, co powoduje, że jest łatwo dostępny dla mnie przynajmniej samochodem od strony Koblencji. Jest dosłownie kilkanaście minut za Koblencją. Do Koblencji też nie mam autostradami tak daleko. To jest o tyle istotne, że czas jest porównywalny do tego, jaki potrzebuję, żeby dostać się gdzieś nad Ren w okolicach Wiesbaden i czas jest niższy, jeśli mam na myśli dostanie się nad Ren gdzieś już w taką fajną miejscówkę, gdzie mam i fajny plan zdjęciowy, wszystko fajnie wygląda, no to tam już potrzebuję teraz dużo więcej czasu. Stąd stwierdziłem, że może warto spróbować gdzie indziej, na innej linii kolejowej, choćby po to, żeby pofotografować inny tabor, tak jak już tu widzicie na tym filmie, są te składy luksemburskie, jest normalny tabor niemiecki, no i lokomotywy, podejrzewam, że ta była francuska, choć jeszcze pewności co do tego nie ma, może też była z Luksemburga albo z Belgii, wydaje mi się, że francuska, ale no, zdecydowanie jest to jakaś ciekawostka, jakaś odmiana. No dobra, nie gadam, tylko czekam na to, co może jeszcze przyjedzie więcej, bo nie ukrywam, że teraz, jak już przyjechał pierwszy skład towarowy, to mój apetyt wzrósł i moje nadzieje na to, że może nie będzie tak źle. I mamy skład towarowy, proszę bardzo, czarny Trax, piękny. 185, 500, 56. Węglarki samowyładowcy, AUTG.
zszedłem troszeczkę niżej jak moje poprzednie miejsce. Stoję teraz na wysokości torów, oparty o barierkę. Niestety nie mam podparcia dla statywu, także trochę jest podparty, nie jest równo rozłożony, trochę go trzymam po prostu w powietrzu. No ale myślę, że dla ujęcia było warto zejść niżej, zamiast po prostu fotografować wszystkie lokomotywy przez słup. No to już tam się pojawił w oddali. O, jeszcze już nie pokażę, zginął. Ciekawe, czemu nie jestem w stanie pokazać. O, tam daleko, jak widzicie. Szybko, całkiem szybko. I drugi skład towarowy. A ja już tutaj przygotowałem się do nagrania kolejnego pociągu. Może w ostatnim kadrze poprzedniej sceny widzieliście. Ja zauważyłem już w momencie, kiedy wyłączałem nagrywanie, jedzie skład DB realizowany przez jednostkę 442. No i pytanie, czy to jest to samo, ta 203 Pomern, czy jednak coś innego. No już tą nazwaną Pomern trzy razy spotykałem. Mam nadzieję, że tym razem będzie coś innego. Jaki numerek? 204. Mydem! O, i teraz jak nie ma tego słupa, to mogę sobie przybliżyć. I jest. Jeszcze troszeczkę. A, za późno. Zatrzymałem się samochodem, bo widziałem zamknięte rogatki, że coś będzie jechać. 117, to już widziałem to, więc nic takiego. I 2307, numerki się powtarzają. Może nie warto się było zatrzymywać, no ale zawsze też choćby tu po to, żeby pokazać okolice na moment, tam Tama i sama Mozela, jakiś zamek, nie wiem co, po drugiej stronie. To wszystko mam dopiero do odkrycia. Piękna okolica, naprawdę piękna. A tam w oddali jest to miejsce, w którym zaczynałem, czyli rzeczony parking z tą ciężarówką, z samochodami, który już stał wcześniej. Miejscowość, której na początku nie mogłem skojarzyć, jak się nazywa, bo zacząłem w tym miejscu, nie przygotowałem się. Teraz miałem chwilę, pociągi dzisiaj rzadko jeżdżą, żeby przeczytać. Miałem też chwilę, żeby wymyśleć, gdzie tu się zatrzymać, żeby pokazać wam zamek. Zamek doskonale widzicie. To Kobern Gorndorf, tak się ta miejscowość nazywa. Włączyłem nagrywanie, bo oczywiście już zasuwa Alstom Coradia Continental. Zobaczcie, jest szybszy od samochodu 511, czyli 440-511. Taki numerek. Skład pojechał do tyłu, a ja jeszcze z minutkę pomarudzę, tylko poględzę. Też coś ma nadjechać, też DB, pociągi DB Regio, DB udostępniło informacje dla Google, stąd na Google, na mapach są widoczne, aktualizowanie zgodnie z opóźnieniami, zgodnie z rozkładem jazdy, stąd spokojnie można sobie kliknąć na ikonkę stacji, żeby dowiedzieć się, co będzie jechało i za ile. Niestety nie dotyczy to wszystkich przewoźników. Ten przewoźnik lokalny, który jeździ razem z Flirtami z Luksemburga, takich informacji nie udostępnił, więc kiedy te pociągi jeżdżą, nie wiem. Za to wiem, że za minutę z przeciwnego kierunku w stronę Koblencji powinien pojawić się identyczny skład. I to chyba będzie pożegnanie z tym miejscem. Parę czy paręnaście EZT w dzisiejszym odcinku, dwa składy towarowe. Cóż, muszę się po prostu pogodzić, że z tego miejsca dzisiaj specjalnie więcej nie wyciągnę. Cóż, jestem troszeczkę niecierpliwy. Gęsto jeżdżą te składy, tak naprawdę bardzo gęsto jeżdżą te składy osobowe. Nie zostawiają specjalnie dużo luk czasowych na to, żeby ten ruch towarowy mógł się tu odbywać. Tak, plenery są piękne,
fajne, ale może to oznacza, że lepiej się tutaj wybrać z rowerem czy z kijkami na spacery po tej okolicy, a niekoniecznie akurat strasznie się napinać na pociągi. Na te pociągi może po prostu lepiej zwyczajnie czasami udać się nad Ren. A ja jeszcze spokojnie poczekam na ten inny skład. Miejsce jest takie, że chciałem wam pokazać zamek. Zaraz zresztą przybliżę ten zamek. A niekoniecznie stać tu i polować na pociągi z bardzo prostej przyczyny. No tu stoję przy samym asfalcie, jakby panowie w niebiesko-srebrnym samochodzie jechali, to by mnie na 100% zgarnęli. Zobaczcie, jaka fajna jest okolica na tych wzgórzach, w tych winnicach. Tu jest jakaś baszta. Baszta z takimi dodatkowymi wieżyczkami wycinającymi się z dachu. Zakładam, że w ogóle całe miejsce jest fajne do wędrówek. Wśród winnic, tam z tyłu też jest też jeszcze jedna baszta. A przepraszam, ta, co, o której mówiłem, to jest tutaj. I w ogóle coś tam dalej na tych szczytach wygląda dziwnie, niczym jakaś droga krzyżowa. Czy jak? Żartuję, ale nie wiem, co to jest. Sama miejscowość oczywiście utrzymana tutaj w klimacie tych południowo-zachodnich Niemiec. Nic zaskakującego. Zdążyło się to mi wręcz opatrzyć. Wiem, że każdy z tych miasteczek, czy to nad Renem, czy nad Mozelą, tak wygląda. No i właśnie, jak w takim hałasie przy takim motorze wytrzymać? Spójrzcie jeszcze na drugą stronę, tylko muszę zobaczyć, czy cokolwiek wam pokazuje. O, teraz. Jednak słońce świecące w ekranik to jest zabójcze, nic nie widać. Tam wieża jakiegoś bardzo strzelista kościółka, piękne wille nad brzegiem Mozeli z widokiem. Zakładam, że hałas stamtąd aż taki nie nadchodzi. A oto jedzie skład, na który czekam i może się mylę, może są zaznaczone właśnie te prywatne jako DB. Linia nazywa się RB81 i mamy 2302, a Suwexa czy Zywexa 105, 429 105. Także fajnie, nie miałem ich. Świetnie, jestem zadowolony i to tyle właśnie z tego miejsca. Zdaję sobie sprawę, że za chwilę może jeszcze, akurat za chwilę mogą tutaj zacząć przyjechać znowu jeden, dwa składy towarowe, że może źle robię, może teraz coś będzie jechało, ale szczerze mówiąc nie mam specjalnie dzisiaj pomysłu na to miejsce, może innym razem. Mam pomysł dzisiaj za to na zupełnie coś innego. Cześć i witam już dla mnie kolejnego dnia w komentarzu, gdzie pokażę na mapie, w których miejscach byłem, a też po trochu, jakie były moje plany. Generalnie chciałem się wybrać nad Mozelę, ale świadomość, że w miejsce, w którym byłem poprzednio, to znaczy gdzieś tam koło Kochem, gdzieś dalej, gdzieś tu, jak miejscowość Cel. Ta miejscowość była dla mnie trochę daleko, więc stwierdziłem, że daleko z tego względu, że i autostradą się tu dostać do zjazdu gdzieś do 50 trochę zajmuje, no i później tą ekspresówką i później jeszcze dojechanie lokalnymi, to jest 2 godziny, więc stwierdziłem, że z chęcią bym pojechał gdzieś bliżej. Google odpowiedział mi, że w ten rejon będę jechał trochę ponad godzinę. Godzinę 10, godzinę 20. No to decyzja była prosta. Powiększenie mapy. Sama Koblencja jest niezwykle ciekawa kolejowo. W Koblencji jest Muzeum DB. W nim kiedyś byłem. Może będzie
i sens zawitać tam jeszcze raz. Byłem kiedyś przy imprezie, przy okazji imprezy kolejowej. Może warto będzie zawitać tam bez imprezy, gdzie kiedy będzie mniej ludzi, będzie spokojniej. Tym bardziej, że oczywiście samo muzeum mieści się przy torach, no i ma to tą niesamowitą zaletę, że fotografujemy to, co w muzeum, a przy okazji to, co przejeżdża bokiem. Ale dobra, nie będę tutaj odchodził od tematu. Zainteresowałem się tym odcinkiem, bo doszedłem do wniosku, że on jest łatwo dostępny. Autostrady, nawet wprost tutaj, z tej autostrady. No i stwierdziłem, że zjadę gdzieś tu. Rozpoczynam takie moje rozpatrywania potencjalnej miejscówki od analizy mapy. Przyglądanie się, co widać, jak widać, oglądanie zdjęć gdzieś zrobionych w internecie, zamieszczonych na Google na przykład to. No i jak spojrzycie na takie zdjęcie, tak, tutaj, no to już wiadomo, że chcecie tam jechać, tak, PAL 6 pociągi, chcecie tam jechać, chcecie to zobaczyć. Może rzeczywiście wygląda to obłędnie, no ale no dobra, to tak, ale już później patrzę gdzieś w powiększeniu. No i widać, tu z autostrady, z tego mostu nie zjadę. Kolej owszem jest, ale trzeba też rozpatrywać, czy będzie gdzie stanąć, zaparkować samochód, czy będzie gdzieś coś do zobaczenia, no i czy będzie jakiś inny, coś w plenerze w tle, co by można było złapać tu i żeby było fajnie widać. I tak jak zacząłem sobie analizować, to mi wyszło, że może najbliższym miejscem tego miejscowości Cobern-Gondorf nie brałem pod uwagę, ale tu mi gdzieś wyszło, że będzie fajne miejsce. Gdzieś tutaj miałem jakoś gdzieś to niedaleko przy powiększeniu. O, chyba tu. Kliknąłem na to. Zobaczyłem to i pomyślałem sobie, tak, to jest to, tam chcę jechać, piękny widok na tory, piękny widok na kolejkę, nie ma żadnych krzaków, przepraszam, na góry, na zbocza tutaj, nawet nie tyle góry, co zbocza, nie ma żadnych przeszkadzajek, krzaków, chcę tam jechać. Skierowałem, ustawiłem sobie nawigację na to miejsce, no i pojechałem. Jak pojechałem, to wyjechałem tą drogą tu, i tu już zobaczyłem całkiem fajne zamczysko, którego nigdzie, nie, później na koniec w tle złapałem. To jest Niederburg Cobern. To jest ten zamek. No i przed tym zamkiem też sporo, bo tu jakaś wieżyczka była i tak dalej. To wam wszystko gdzieś pod koniec filmu już pokazywałem. Zobaczyłem, że jest to, więc stwierdziłem, że muszę spróbować tu zapolować. Ten widok na zamek łapałem tutaj z chodnika, aczkolwiek nie było to najlepsze miejsce, głośno, niebezpiecznie. No ale jeszcze wtedy tego nie wiedziałem. Natomiast jak jechałem samochodem, to nagle się okazało, tutaj ten zamek też był całkiem fajny, przepraszam, nie zamek, tylko most też był fajny, ale już nie miałem siły się zatrzymywać, bo już wiedziałem, że mało co jedzie. Jak tu jechałem, to zatrzymałem się właśnie tutaj, tu jest chyba parking, poczekajcie, muszę sobie powiększyć. Tak, tu jest ten parking, zauważyłem parking, minąłem tutaj ten kościół, tu okazuje się, że jest zamek tak samo. Poczekajcie sekundkę, już tylko muszę się skupić, jedna rzecz. No dobra. Zamek się nazywa Schloss von der Leyen, tak? Dopiero teraz widzę to na mapie. To nazwisko nosi przewodnicząca obecna Komisji Europejskiej, która zastąpiła Donalda Tuska. Nazywa się Ursula von der Leyen, czyli identycznie jak ten zamek. Pytanie, czy ma cokolwiek z tym do czynienia. Jej mąż, aż zobaczę, czy pochodzi, urodziła się w Belgii, może jej mąż, a to jest nieistotne. Taka ciekawostka, szukam właśnie, może coś jest na temat jej męża. Ona z rodziny Albrecht pochodzi, czytam w tej chwili na drugim komputerze.
Nie, nic nie ma. Może to jest po prostu jakiś zbieg okoliczności, a może gdzieś tam kiedyś w rodzinie to było nieistotne. Nie ma co szukać. Von der Leyen plac, może by trzeba było więcej troszeczkę poszukać na ten temat. No ale tu plan był fantastyczny. Ten budynek, który widzieliście na jak to się nazywa, w scenach na filmie, no i sam kościół. I teoretycznie wszystko było porządnie, tylko że to miejsce od razu mi jakoś nie szło. Piękne, zatrzymałem się natychmiast, nie zastanawiałem się, nie przyjechałem i nie wracałem, zatrzymałem się natychmiast, ale jednak wszystko coś było nie tak. Po pierwsze stał ten samochód Talora z tymi samochodami. No i skutecznie zasłaniała mi tory. To nawet nie chodziło o to, że była w kadrze, że miałbym ją w kadrze. Chodziło o to, że ona mi zasłaniała. Była tak długa, że w żaden sposób tu nie mogłem stanąć, żeby móc filmować te tory. A te drzewa uniemożliwiały to, żeby to z tego miejsca na przykład filmować, więc beznadziejnie. To mi nie pasowało. Do tego stał kosz na śmieci, do którego ktoś wyrzucił jedzenie. Śmierdziało okropnie. Zwykle na filmach, jak czuję jakieś fajne zapachy, to opowiadam, że a, że tego nie czujecie, że tak fajnie, czy to jest, nie wiem, zapach starego pociągu, czy zapach wody, czy coś innego. Zawsze na ten temat wspominam. Tym razem nie wspominałem, bo zapach był delikatnie mówiąc niemiły, a powinienem bardziej dosadnie powiedzieć. Więc śmierdziało. Kombinowałem jak się dało. Przechodziłem w to miejsce, tu, przy torach tu nie mogłem stać, przechodziłem w to miejsce, żeby tu mieć widok. No i mi się, tak jak tu stoi samochód, tak mi się wpakował ten beszczel, wędkarz, który tutaj zszedł, zostawił mi ten samochód prosto w obiektywie kamery. Jakby nie mógł się dostawić tutaj do tego tira. No po prostu beszczel i tyle, ale trudno. Także to miejsce mi odpadło. Tu nie mogłem stać, bo mi zasłaniało w tą stronę, śmierdziało. Tu też nie mogłem, bo mi to zasłaniało. Przeszedłem na drugą stronę, żeby po prostu złapać w kadr całą tą okolicę. Ok, ale też długo bym tam nie wytrzymał. 10-15 minut może, więcej nie dałem rady, bo tu było głośno, ale tutaj było jeszcze bardziej głośno. Poza tym się bałem, że akurat jak coś będzie fajnego jechało, to będę miał samochód na pierwszym planie w kadrze. To jest zawsze takie ryzyko, jak się filmuje za asfaltu. Niestety. Ruch na szczęście nie był aż tak duży, no ale już po tych wszystkich nieprzyjemnościach miałem naprawdę serdecznie dość. Stąd zwinąłem się z tego miejsca, pojechałem dalej. W dalszym ciągu nie dojechałem do mojego punktu widokowego. Tu w Lemmen zatrzymałem się na chwilę na zjeździe przy przejeździe kolejowym. To gdzieś było jakoś tu. Tu chyba było, tak. I sfotografowałem to, co jechało z naprzeciwka tego Alstom Coradia Continental. Pojechałem dalej, prościutko tu w to miejsce. Miejsce jest dosyć łatwo dostępne. Tu jest parking, można spokojnie zaparkować. Ścieżką przechodzi się tu na drugą stronę torów, na tą ścieżkę. No i okej. I nie byłoby tak źle. Z góry, tak jak myślałem, że tu będę filmował, to zobaczyłem, że w tą stronę nie widzę, więc się cofnąłem z powrotem na tory, to wszystko widzieliście. No a tu też nie było aż tak źle, tylko że już w tym momencie byłem zdesperowany, bo po blisko 2 godzinach wystawania przy torach zorientowałem się, i teraz mi się to potwierdziło na zdjęciach, że to, co jeździło, to już jeździło wahadłowo, było to samo. I te Alstom Coradia Continental, czyli 440, te świnki morskie, i zestawy luksemburskie, Flirt luksembursko-niemieckie, też już się trafiały te same. Stąd no nie było co stać. Owszem, przyjechały 2 składy towarowe, no ale to było jednak zdecydowanie za mało, tym bardziej, że od momentu, kiedy przyjechały, jeszcze przecież przy tych torach trochę byłem i już nic więcej nie przyjechało. To po prostu nie był ten dzień. Poniedziałek, świąteczny poniedziałek, drugi dzień Zielonych Świątek. W Polsce oczywiście dzień pracujący, jak najbardziej wszystko byłoby ok. W Niemczech jednak duże święto, niemalże nic nie jeździło. Także z miejsca się wycofałem, mimo że tu było jeszcze sporo innych ciekawych plenerów, ale to już zwyczajnie nie było po co tracić tu czasu, bo i tak nic więcej bym
tu nie zdziałał. I jeszcze na koniec w Gondorf się zatrzymałem. To były ostatnie sceny z widokiem na zamek. Tak jak mówię, miejsce ma potencjał. Można spróbować z drugiej strony to może filmować. Gdzieś ze zbocza będzie dużo fajniejszy widok. Tym bardziej, że uwaga, jeśli chodzi o Mozelę, to nie jest taka szeroka rzeka jak Ren, więc z drugiego brzegu będzie dało się filmować tak, żeby można było czytać numery przejeżdżającego taboru. Także wydaje mi się, że ten teren jeszcze będę odkrywał, jeszcze to jest przede mną. No dobrze, to tyle mojego komentarza. No oczywiście zapraszam w te miejsca, gdybyście kiedykolwiek bywali w tych okolicach. Wiem, że niektórzy z Was nawet mieszkają w tych okolicach, to jak macie czas po południu, teraz są długie popołudnia, słoneczne, to zawsze warto wyskoczyć, nawet jak nic nie będzie jechało, to żeby się napić gdzieś lampki wina nad Mozelą. A dziękuję Wam za obejrzenie materiału. Zapraszam jeszcze na zobaczenie zdjęć. Żegnam się z Wami. Cześć.